Jako pierwszy wkracza na nią Sorreno. Za nim Kubera, Mobek, Aztek, Szafirka, Sejszumawa. Czekamy jeszcze, aż wszyscy uczestnicy będą na linii startu. No i uwaga, gonitwa się rozpoczęła. Całkiem równy, ładny start, jak na start wolny. Bardzo powolne tempo. Na razie tam starają się ustawić na optymalnych pozycjach uczestnicy, ale to Sorreno poszedł na front, nieco podkręca tempo, choć i tak nie jest ono na razie zbyt wymagające, a już zyskał kilka długości nad pozostałymi uczestnikami. Zbliża się do pierwszego płotu, pokonuje go bez problemu. Pozostali uczestnicy także znajdują się właśnie na przeciwległej prostej, kiedy tylko będą tutaj na prostej finiszowej, no będą mieli do pokonania jeszcze jedno okrążenie toru, dystans bowiem długi, prawie 4 km. Kolejny płot przed uczestnikami, wszyscy sobie bez problemu poradzili, pozostałe konie doszły już z Sorreno, zniwelowały tę początkową przewagę. Sorreno na froncie, na drugim miejscu jest Aztek. Na pozycji trzeciej galopuje Kubera, oznaczona numerem drugim. Na czwartym miejscu jest Mobek, następnie Sejszumawa i na ostatnim galopuje Szafirka. Zbliżają się teraz do zakrętu, już w niego wchodzą jako pierwszy w dalszym ciągu Sorreno pod Pawłem Peprną. Za nim na drugiej pozycji jest Kubera, na miejscu trzecim Mobek. Jest tam też Aztek, na dwóch ostatnich pozycjach Sejszumawa oraz Szafirka. Mocno teraz zgrupowała się stawka w tym zakręcie, wychodzą na prostą finiszową, natomiast kończyć wyścigu jeszcze nie będą. Kolejne okrążenie toru przed nimi, zbliżają się do kolejnego płotu. Ponownie jako pierwszy pokonywać go będzie Sorreno, udaje mu się, także pozostałym uczestnikom. Zgrupowana stawka zmierza do kolejnego, ostatniego płotu, teraz na prostej finiszowej. Następnie przed trybuną główną się pojawią i zrobią kolejne okrążenie. Sorreno na froncie, na drugiej pozycji jest Mobek, na trzecim miejscu Kubera, następnie za tymi końmi Aztek, Sejszumawa oraz Szafirka. Przed trybuną główną właśnie znajdują się uczestnicy, bardzo mocno zgrupowana stawka, konie tuż obok siebie, Sorreno na pierwszym miejscu, Mobek na drugim, Kubera na trzecim, Aztek na czwartym, na piątym Szafirka, na ostatnim szóstym Sejszumawa, ale nie mają uczestnicy pomiędzy sobą zbyt wielkich odległości, galopują w zasadzie tuż obok siebie. Jeszcze około 1900 metrów pozostało do celownika. Kolejny płot pokonany przez wszystkich uczestników. Sorreno wciąż jest na froncie. Obejrzał tam się Paweł Peprna, ale nikt nie zamierza go zmienić, nikt nie zamierza wziąć na siebie ciężaru tego wyścigu. I to Sorreno, oznaczony trójką, wyprowadza na przeciwległą prostą. Jeszcze około 1600 metrów pozostało do mety. Kolejny płot. Na tym płocie jakby zbliżyli się nieco Mobek oraz Kubera. Na czwartym miejscu jest Aztek, na piątym, czyli przedostatnim, znajduje się Sejszumawa i na ostatniej pozycji galopuje Szafirka. Kolejny płot zaliczają wszyscy uczestnicy. Sorreno, lekko posyłany po przeskoczeniu, wciąż utrzymuje się na pierwszym miejscu, a do celownika jeszcze 1200 metrów. Sorreno wciąż na froncie, tuż za nim Mobek, Kubera oraz Aztek. Potknęła się nieco Sejszumawa, bardzo mocno wytrącona z rytmu, ominie ją zapewne teraz Szafirka. Sejszumawa została wstrzymana, nie bierze udziału już w tej gonitwie, a tempo nam się nieco podkręca. Wciąż jest na prowadzeniu Sorreno, ale zobaczymy, czy starczy mu sił, bowiem cały czas prowadzi. Od startu ciężar spoczywał właśnie na tym koniu. Już zbliżają się do prostej finiszowej. Oznaczony trójką Sorreno pod Pawłem Peprną wyprowadza. Tuż za nim galopuje Aztek. Te dwa konie mają kilka długości przewagi nad Kuberą i Mobekiem. Przedostatni płot pokonuje ta czwórka, która walczy właśnie na ostatnich metrach na prostej finiszowej. Jeszcze 300 metrów do celownika. Dwa konie będą walczyć chyba o zwycięstwo. To Sorreno i Aztek. Aztek jest już na froncie jako pierwszy, pokonuje płot. No i walczą. 150 metrów do celownika. Aztek i Sorreno.
Aztek, Sorreno, Sorreno się nie podaje, nie poddaje. Aztek jest jeszcze na prowadzeniu, ale Sorreno nie poddaje się. Aztek chyba jako pierwszy, Sorreno drugi, na trzecim miejscu Kubera, na czwartej pozycji kończy wyścig Mobek, na piątym przybiegnie Szafirka, no i nie ukończyła gonitwy Sej Szumawa, została wstrzymana. Walka pomiędzy dwoma końmi, pomiędzy faworyzowanym Aztekiem oraz Sorreno, który wziął na siebie ciężar tej gonitwy, no i chyba przegrał nieznacznie na ostatnich metrach, choć sił mu nie brakowało do samego końca. Poczekajmy na zatwierdzenie tego rezultatu przez Komisję Techniczną.